Kocham Boże Słowo, całe Słowo, Słowo w Słowo. Pismo Święte tak naprawdę nie potrzebuje reklamy, bo każdy, który się nad nim pochylił, to rozumie wagę przesłania, które jest tam zawarte. Jesteśmy szczególnym pokoleniem. Pokoleniem, które ma dostęp do wszelkiej informacji. Wszystkie znaleziska dotyczące archeologicznych odkryć względem Pisma Świętego zostały zdigitalizowane i wrzucone do internetu. Poszczególne wydania tłumaczeń Pisma Świętego mają swoje strony internetowe, na które możemy wejść i zobaczyć, jak wyglądały prace i jak wygląda efekt końcowy tych prac, czyli forma zdigitalizowana tych wydań. Teksty Pisma Świętego ponadto zostały zamienione na zdjęcia, które możemy sobie w internecie zobaczyć i wydrukować. Każdy w własnym domu. Mamy dostęp do tych informacji, do których mieli je tylko naukowcy, tylko wybrane jednostki. Dziś wszystko jest w zasięgu naszej ręki. Jesteśmy szczególnym pokoleniem. Pokoleniem, które wszystkie przykłady Biblii ma na swoich telefonach i może je porównać. Przykłady tekstów Pisma Świętego są nam znane nie tylko w językach narodowych, ale możemy je porównać z tłumaczeniami na inne języki oraz z tekstami źródłowymi w języku hebrajskim, greckim i w pierwszym tłumaczeniu całości na język łaciński. Takiego pokolenia jak nasze jeszcze nie było. Każdy, kto pochyli się nad tekstem Pisma Świętego, niech pamięta też jedną ważną rzecz, że jest to księga, którą się czyta zawsze w obecności autora. Do tego Państwa zachęcam. Biblia. Kompletna biblioteka, która dotarła do naszych czasów i przekazała niezwykłą historię. Dziś jest zamknięta w okładki i wstawiona w nasze biblioteczki domowe. Ale nie zawsze tak było. Święte teksty Starego Testamentu były przekazywane i zachowywane na skórach zwierzęcych, zapisywane pismem hebrajskim i aramejskim z prawej strony do lewej, bez samogłosek. W 1947 roku w Kibet Qumran nad Morzem Martwym właśnie w takiej formie odkryto teksty Pisma Świętego Starego Testamentu. Zostały znalezione w takich dzbanach i tylko dlatego zachowały się do naszych czasów w bardzo dobrej formie. W Kibet Qumran w 1947 roku dwójka młodych ludzi znalazła jaskinie, w których były zmagazynowane w takie dzbany. Z pierwszego z nich wyciągnięto 7 zwojów, 3 z nich trafiły do uniwersytetu, a 4 zakupione przez handlarza na pchlim targu zostały później sprzedane Atanazem, merowi prawosławnego klasztoru. Ten wywozi je do Ameryki i ogłasza się w gazecie Wall Street Journal, że ma starożytne zwoje pochodzące sprzed pierwszego wieku naszej ery. I tak na nowo ta historia ożyła w umysłach wszystkich ludzi i tych zainteresowanych tekstami starożytnymi Biblii i archeologów i całego świata. Ponieważ ten 1947 rok to był również rok, w którym ogłoszono, że zostanie podzielona Palestyna i będzie mogło powstać państwo Izrael. To wzburzyło polityczne zawirowania. I w tym samym roku, w 1947, w Alepo, w Syrii, wybuchły zamieszki i ktoś podpalił synagogę, w której był zmagazynowany jedyny istniejący do tej pory egzemplarz tekstów Starego Testamentu, który my dziś nazywamy Kodeksem Alepo. Kodeks Alepo to był tekst Starego Testamentu zapisany na pergaminowych kartach, ale dodatkowo opisany przez skrybów, jak należy go odczytać. Od
V do X wieku skrybowie opracowali system, w którym pod każdą literą zapisywali, jak ją należy wokalizować, jakich należy użyć tam samogłosek. Teksty ponadto zostały opisane również w języku aramejskim, tak zwaną masorą, stąd też nazwa tekstu masoreckiego. I policzono tam, ile jest liter, ile jest słów, ile razy pewne wyrażenia się powtarzają. Można by powiedzieć, że takie sumy kontrolne, które pozwoliły skrybie przypisującemu tekst nie popełnić żadnych błędów. I do 1947 roku był to jedyny najstarszy egzemplarz tekstu Pisma Świętego Starego Testamentu. Tą sytuację zmieniło właśnie znalezisko w Kibbet Qumran. Tam przez 10 lat znaleziono też wszystkie teksty Starego Testamentu w 200 różnych jaskiniach, bardzo wielu kopiach. Dziś w Jerozolimie znajduje się Muzeum Księgi, w której znajdujemy na pierwszym poziomie zwój Izajasza, pochodzący z Kibbet Qumran, a piętro niżej schodząc mamy kodeks Aleppo i 1000 lat różnicy między oboma tekstami. Te 1000 lat nie zmieniło jednak treści tych tekstów. Te 1000 lat nie wprowadziło takich zmian, które zmieniłyby znaczenie tych tekstów. Skąd to wiemy? Ponieważ skrybowie nie zmienili sposobu przepisywania. Skryba, zapisując teksty od prawej do lewej, na głos recytował słowa z samogłoskami, a zapisywał bez samogłosek. I tak z pokolenia na pokolenie te teksty były przekazywane. Kodeks Aleppo był to tekst, który powstał w 930 roku naszej ery w Jerozolimie i był tam przechowywany aż do pierwszej wyprawy krzyżowej, kiedy to został zrabowany. Później przez Żydów został przeniesiony do Kairu i tam aż do XIV wieku był przechowywany, a później przeniesiono go do Aleppo, do Syrii. Do tego Aleppo, które w tej chwili jest na pierwszych stronach gazet, tak strasznie bombardowane. Teksty masoreckie, które możemy dzisiaj oglądać i porównywać z tymi tekstami znalezionymi z Kibbet Qumran, pokazują nam przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, że teksty były przepisywane starannie, a ilość kopii, która dotarła czy dotrwała do naszych czasów, pokazuje, że robiono to bardzo często z tą samą jakością. Teksty, które były później opracowywane przez skrybów, miały nie tylko liczone litery, ale były też liczone całe frazy, powtarzające się sekwencje i wszystko to zostało opisane tak, abyśmy mieli pewność, że teksty dotarły do nas niezmienione. Tora. Pięć ksiąg, które rozpoczynają historię Biblii, historię stworzenia świata oraz historię stworzenia tego narodu, który przyniósł nam Słowo Boże. Spisana historia wiary. Kiedy Abraham rozmawiał z Bogiem, to nie tylko wierzył w Boga, ale przede wszystkim uwierzył mu we wszystko, co Bóg mu obiecał. I tak zaczęła się spisana historia wiary. Pięć Ksiąg Mojżesza zaczyna się od spisania historii powstania świata, a kończy się w miejscu, kiedy Mojżesz umiera na górze Nebo. I kolejne księgi, które stanowią kompletną bibliotekę Starego Testamentu, zostają spisywane przez kolejnych, następnych ludzi. Tak powstają księgi Jozuego, tak powstają księgi Sędziów, później księgi królewskie, aż do ostatniej księgi Starego Testamentu, która stanowi taką pieczęć. Bóg od tego momentu przestaje przemawiać do tego narodu przez 400 lat. Ostatnią księgą Starego Testamentu jest Księga Malachiasza. W niej zapisano rozmowę Boga z kapłanami. W tej księdze Bóg kłóci się ze swoimi kapłanami. Ci wyrzucają mu
pewne rzeczy, że nie błogosławi im tak, jak należy, że nie błogosławi tym, którym należy. I w tej księdze Bóg daje im pewną obietnicę. W tej księdze Bóg obiecuje, że przyjdzie kiedyś taki prorok, który urodzi się w duchu i mocy i zwróci serca ojców ku synom, a synów ku ojcom. I to są ostatnie słowa księgi Malachiasza, dlatego też nazwane są pieczęcią proroctw. 400 lat później w Ewangelii Łukasza pojawia się w świątyni anioł, który zwiastuje kapłanowi Zachariaszowi, że jego żona pocznie i porodzi syna i ten będzie wielki przed Panem i zwróci serca ojców ku synom i synów ku ojcom. I tak zaczyna się historia narodzin Jana Chrzciciela, tego, który miał poprzedzać Jezusa Chrystusa. Pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami jest 400 lat przerwy. Te 400 lat przerwy to są czasy kultury helleńskiej, czasy Aleksandra Macedońskiego i języka greckiego. Cały świat mówi po grecku. Język grecki staje się językiem międzynarodowym, lingua franca. Właśnie wtedy przetłumaczono pięć ksiąg Mojżesza, Torę, na język grecki. W Aleksandrii, w bibliotece, która znajdowała się w Egipcie, zbierano wszelkiego rodzaju teksty starożytne. Tam też zaproszono 70 Żydów z Jerozolimy, aby przyszli i przetłumaczyli pięć ksiąg Mojżesza na język grecki. I tak powstała Septuaginta. Kolejne 200 lat dotłumaczono całą resztę tekstów Starego Testamentu. Także kiedy spisywano Nowy Testament już w języku greckim i kiedy cytowano teksty ze Starego Testamentu, to najczęściej właśnie z tego greckiego przekładu, który my dzisiaj nazywamy Septuagintą. Tłumaczeniem 70. Do tej pory wszystkie teksty były spisywane na skórach zwierzęcych w języku hebrajskim, zapisywanym bez samogłosek. Skóry były razem zszywane i stanowiły zwoje, które jako kompletne przechowywano w synagogach. Teksty zapisane w języku greckim miały samogłoski. Teksty zapisane w języku hebrajskim były zapisywane bez samogłosek. Czasy międzytestamentalne, te 400 lat parentezy między Starym i Nowym Testamentem pozwolił ludziom zapoznać się z historią nie tylko tego narodu, ale przede wszystkim z historią, która miała dotyczyć całego świata i wszystkich ludzi. Poprzez Zbawiciela, który miał przyjść na świat i ogłosić ludziom prawdę dotyczącą nie tylko Boga, ale przede wszystkim dotyczącą tego, kim ma być człowiek. Septuaginta jako tekst została podzielona zgodnie z podziałem żydowskim na księgi. Teksty Septuaginty zostały w tej księdze poukładane chronologicznie, inaczej niż w tekstach hebrajskich. Także różnice polegają na kolejności ustawienia ksiąg. Teksty zapisane w języku greckim stały się najczęściej czytanymi tekstami. Czytano je w synagogach, czytano je w bibliotekach. Nagle ten tekst, który był zapisany w języku hebrajskim, stał się powszechnie znany. Nowy Testament, kiedy cytuje Stary Testament, to najczęściej właśnie cytuje z Septuaginty. W 350 przypadkach są to cytaty właśnie z tego przykładu. Teksty Nowego Testamentu zostały zapisane dokładnie w taki sam sposób, jak teksty Starego Testamentu w języku greckim. W szpaltach, bez podziału na rozdziały, bez podziału na wersety, bez interpunkcji, którą my znamy, czyli bez przecinków i kropek. Litera przy literze, słowo przy słowie, zdanie przy zdaniu.
I tak do nas dotarł tekst Nowego Testamentu. Mamy więc już teksty Starego Testamentu napisane w języku hebrajskim, aramejskim, przetłumaczone na język grecki, a później cały Nowy Testament zapisany już w języku greckim. Biblia składa się ze Starego i Nowego Testamentu. Stary Testament to teksty hebrajskie, Nowy Testament to teksty greckie. Nazwa pochodzi od języka, w którym zostały spisane. Teksty hebrajskie zostały napisane w języku hebrajskim i aramejskim i obejmuje to wszystkie teksty Starego Testamentu. Nowy Testament został spisany po grecku. Przez pierwsze 100 lat do pierwszego wieku naszej ery przepisywano te teksty na materiałach, które my dzisiaj możemy oglądać w postaci takich fragmentarycznych tekstów, albo możemy oglądać w postaci zwojów zapisanych na skórach, albo możemy oglądać w postaci pergaminowych kart, które są zszyte tak jak książka. Teksty Nowego Testamentu dokładnie w taki sam sposób dotarły do naszych czasów. Mamy więc zapisane Ewangelie, mamy zapisane listy, mamy zapisaną historię powstania Kościoła jako dzieje apostolskie. To wszystko było przepisywane ręcznie. Powstawały nowe kopie, kopie kopii. I tak było to przekazywane dalszym pokoleniom dokładnie w ten sam sposób, jak został stworzony Stary Testament w języku hebrajskim, tak samo i Nowy Testament w języku greckim dokładnie tymi samymi sposobami i metodami był przekazywany przyszłym pokoleniom. Od II wieku rozpowszechniło się też tłumaczenie na język łaciński. Jak wiemy, czasy międzytestamentalne to 400 lat przed pojawieniem się Chrystusa. Te 400 lat to czas panowania kultury helleńskiej. To czas, kiedy greka staje się językiem międzynarodowym. Ale to jest też czas, w którym rozpowszechniane są księgi w tym języku. Natomiast pierwszy wiek naszej ery jest to czas kultury rzymskiej, język łaciński. Wtedy wszyscy mówili po grecku, natomiast język łaciński, z racji tego, że przejął schedę po kulturze greckiej, zaczął być coraz bardziej rozpowszechniany. I w IV wieku Hieronim otrzymuje zadanie, aby teksty, które były przepisywane do tej pory po grecku i po łacinie, albo tłumaczone na język grecki i tłumaczone na łaciński, żeby zebrać w jedną całość i zrobić jedną księgę, tak jak jest z tekstem Starego Testamentu, żeby było też z tekstem Nowego Testamentu. I Hieronim tłumaczy teksty z greckiego na język łaciński. Najpierw tłumaczy cztery Ewangelie, później tłumaczy listy i całą resztę. I tak powstaje tekst Nowego Testamentu w języku łacińskim, który my dzisiaj nazywamy Wulgatą. Sama nazwa powstała dopiero w VI wieku, kiedy ten tekst stał się powszechnie znany. Bo dokładnie to znaczy Wulgata powszechny. Teksty są rozpowszechniane poprzez przepisywanie ich w skryptoriach. Skrybowie robią kopie. Te kopie trafiają do kolejnych miast. Tam skrybowie robią kolejne kopie i przekazują je dalej. Tym sposobem tekst Wulgaty stał się najbardziej znanym tekstem w Cesarstwie Bizantyjskim. To, co możemy dzisiaj powiedzieć o Piśmie Świętym, to, że ono dotarło do nas właśnie w tych trzech językach. Nad głową Pana Jezusa
był taki napis, który zwie się Titulus. Zostało to zapisane w trzech językach. Po hebrajsku, czyli w języku Starego Testamentu, po grecku, czyli w języku Nowego Testamentu i po łacinie, aby cały świat mógł zrozumieć. Jezus Nazareński, król Żydów. I w tych trzech językach także teksty Pisma Świętego dotarły i zostały dane nam do rąk. Stary Testament po hebrajsku, później został przetłumaczony na język grecki, Nowy Testament już został napisany po grecku, a później całość została przetłumaczona na język łaciński. I można powiedzieć, że w tych trzech językach Bóg przemówił do całego świata. Teksty, które były przepisywane w skryptoriach, teksty łacińskie były przepisywane aż do czasu powstania druku. Do naszych czasów jeden z najstarszych manuskryptów, jaki dotarł, to kodeks amiatyński pochodzący z VIII wieku. Dziś dysponujemy setkami takich kopii, tysiącami fragmentów manuskryptów. Wszystko razem stanowi niesamowity dowód na to, że teksty Pisma Świętego zostały zachowane do naszych czasów w nienaruszonej formie. Tekst Hieronimowej Wulgaty był najczęściej przepisywanym tekstem aż do czasu powstania druku. Pierwsza drukowana książka to właśnie Wulgata Hieronima. Biblia od czasów Hieronima jest przepisywana ręcznie w skryptoriach. Skryba, aby przepisać tekst całej Biblii, poświęcał na to 3 lub 4 lata. Starannie kaligrafowane litery, ręcznie zdobione strony w różne ornamenty oraz inicjały, które stanowiły dekoracje każdej ze stron. W ten sposób Biblia była rozpowszechniana w skryptoriach. I było tak do czasów, kiedy Gutenberg w 1455 roku stworzył maszynę, którą my dziś nazywamy prasą drukarską. Cały pomysł polegał na tym, że ruchoma czcionka w postaci malutkich odlewanych w kształt liter odlewów układane były w szpalty, jedna przy drugiej, po to, by być zamocowane później w maszynie, która stanowiła prasę drukarską. Gutenberg zmienił oblicze tego świata. Swoim wynalazkiem dał możliwość dotarcia tekstu Pisma Świętego do wszystkich ludzi. Biblia Gutenberga powstała w 200 egzemplarzach. W tym samym czasie, kiedy taki skryba przepisywał tekst Pisma Świętego, Gutenberg wydrukował 200 egzemplarzy. Teksty były drukowane w dwóch szpaltach. Ornamenty były domalowywane ręcznie. Cały skład był zamykany w 2 tomy. Taki tom szedł do introligatora, który oprawiał go w deski, a później całość była oprawiana w skórę. I tym sposobem tekst łacińskiej Wulgaty Hieronima, tego łacińskiego tłumaczenia tekstów Starego i Nowego Testamentu, trafił pod strzechy. Teksty, które były przepisywane w skryptoriach, niczym nie różnią się od tych, które zostały później wydrukowane. Jest to ten sam tekst. Można powiedzieć, że Biblia Gutenberga jest to swoista rewolucja. Jest to pierwsza drukowana książka i tą pierwszą drukowaną książką jest Biblia. I od tego czasu możemy mówić o reformacji. Gutenberg o swoim wynalazku mówił tak. Popłynie strumień prawdy, który rozproszy mroki ciemności i zajaśnieje jak nowa gwiazda.
zmiecie ciemności ignorancji i wniesie światło dotychczas nieznane, by zajaśniało między ludźmi. Jak powiedział, tak też się stało. Pierwszym, który skorzystał z drukarki Gutenberga, czy też z prasy drukarskiej, był Eras z Rotterdamu. To on wydrukował tekst Nowego Testamentu w języku greckim i w swoim własnym tłumaczeniu tego tekstu na język łaciński. Mieliśmy więc już do dyspozycji łacińską wulgatę Hieronima, wydrukowaną jako całość, tekst Starego i Nowego Testamentu. A teraz Eras z Rotterdamu dał grecki tekst wydrukowany i swoje własne tłumaczenie tego greckiego tekstu na język łaciński. W Niemczech tekst arezmiańskiego wydania w swoje ręce dostał Marcin Luther i z niego zrobił tłumaczenie na język niemiecki. W Polsce Murzynowski, a w Anglii William Tyndale. Teksty greckie, które stały się ogólnie dostępne dla wszystkich, zaczęły stanowić podstawę tłumaczeń na języki narodowe. Już nie tylko łacińska wulgata, jako tłumaczenie tekstów źródłowych, ale teksty greckie Nowego Testamentu, które zostały dane ludziom, mogli je porównać, mogli je zestawić z innymi tłumaczeniami, stanowiły podstawę tłumaczeń. To, co skryptorzy wykonywali przez dziesiątki lat jako swoją pracę, teraz zaczęto rozpowszechniać, można powiedzieć, na masowy sposób. Teksty, które zostały przetłumaczone na język łaciński, teksty, które zostały później zestawione z tekstami greckimi w wydaniu erazmiańskim, stanowiły najważniejszy tekst, jaki wpłynął na tłumaczenia narodowe. Reasumując, powstanie druku zadecydowało o tym, że mogła powstać reformacja. Biblia. Pierwsza drukowana księga. Czas drukowanej książki był niesamowitą pożywką dla reformacji. Teksty Pisma Świętego były rozpowszechniane. Po 10 latach było 100 drukarni, a po 100 latach 1000 drukarni. I tego fenomenu nie dało się zatrzymać. Dla mnie takim najważniejszym reformatorem był Eras z Rotterdamu. To on, można powiedzieć, skorzystał z prasy drukarskiej Gutenberga i dał ludziom tekst Nowego Testamentu w języku greckim, przetłumaczony na język łaciński. Był to niesamowity człowiek. Zaproszono go do tłumaczenia Biblii, którą zwamy Biblią Antwerpską. Biblia Antwerpska to tekst wydany w 7 tomach w formie interlinearnej. Nowy Testament, grecki tekst, a pod spodem jego łacińskie tłumaczenie. Po bokach odnośniki, odwołania. Można powiedzieć, że było to pierwsze wydanie krytyczne, nad którym zasiedli uczeni i do którego zaproszono Erasma z Rotterdamu. On jednak odmówił i sam wydał tekst grecki Nowego Testamentu. Zrobił to kilka lat wcześniej. Dlatego też ten tekst rozszedł się po wszystkich krajach i z niego robiono tłumaczenia na języki narodowe. W Niemczech w swoje ręce dostał to Marcin Luther, którego nazywamy ojcem reformacji. I na podstawie tego tekstu zrobił tłumaczenie na język niemiecki. Marcin Luther nie miał łatwego zadania, ponieważ Niemcy były wtedy podzielone na księstwa, takie landy. I każde mówiło swoim własnym językiem, dialektem. On musiał pojeździć po tych wszystkich miejscach, posłuchać, jak oni mówią, zebrać to wszystko w jedną całość, pójść do tawerny, pójść na ulicę, pójść na targ, zajść do kościoła, uzgodnić te wszystkie ich
wypowiedzi i tym sposobem stworzyć podstawy niemieckiego języka. Dziś stawiamy mu pomniki, na których pisze dr Marcin Luther, twórca języka niemieckiego. To on właśnie wymyślił podstawy gramatyki. To na przykład jemu zawdzięczamy pisanie rzeczowników dużą literą. Tekst, który Niemcy dostały do swoich rąk, był to tekst napisany w języku, który każdy rozumiał. Można powiedzieć, że Niemcy zostały rzucone na kolana i przez wiele wieków z nich nie wstały. Dlaczego? Bo czytali tekst w swoim własnym języku. Tłumaczenie Biblii na języki narodowe zmieniło oblicze nie tylko poszczególnych krajów, ale także całego świata. Teksty Pisma Świętego tłumaczone na języki narodowe pozwoliły ludziom pochylić się nad Słowem Bożym i czytać je ze zrozumieniem. Cała ta historia zaczęła się od możliwości rozpowszechnienia tego. Można powiedzieć, że Marcin Luther zrobił reklamę prasie Gutenberga. Prasa Gutenberga zrobiła reklamę temu, co zrobił Marcin Luther. W 2 tygodnie o 95 tezach, które zostały ogłoszone w Wittenberdze, wiedziały całe Niemcy, a po miesiącu cała Europa. Informacja rozchodziła się tak, jak dzisiaj rozchodzi się nasz newsletter. Dzięki temu teksty Pisma Świętego mogły zostać przedrukowywane wielokrotnie. Tekst łacińskiej wulgaty Hieronima doczekał się wielu kolejnych wydań. Można było porównywać to wszystko z tym, co wydrukowali inni. Można było robić zestawienia tłumaczeń, tak jak w przypadku Biblii Antwerpskiej, i porównywać pracę ludzi, którzy poświęcili na to całe swoje życie. Nagle okazało się, że teksty Pisma Świętego w postaci drukowanej zawładnęły umysłami wszystkich tych, których nazywamy miłośnikami Boga, albo też, jak w Dziejach Apostolskich zostało napisane, tymi, których Bóg umiłował. Kiedy w XIV wieku Wycliffe tłumaczył z łacińskiej wulgaty na język staroangielski teksty, a później wraz ze swoimi lollardami jeździł po wsiach i czytał ludziom tekst Pisma Świętego Nowego Testamentu w języku, który oni rozumieli, to zmieniło sposób życia tych ludzi i sposób patrzenia na świat. Dokładnie to samo w Niemczech zrobił Marcin Luther z tekstami, które już zostały wydrukowane i mogły być powielane w wielu setkach i tysiącach egzemplarzy. Od tego czasu można powiedzieć, że tekst Pisma Świętego jest tłumaczony na języki narodowe w każdym zakątku świata. Z tego, co wiemy, jest jeszcze tylko 200 języków, dla których trzeba wymyślić alfabet po to, aby cały świat poznał Słowo Boże. Jan Wycliffe, wschodząca gwiazda reformacji. Tak o nim mówiono. Tak dzisiaj się o nim mówi. Teksty, które zostały przetłumaczone z języka łacińskiego, z tłumaczenia Hieronima na język angielski, przede wszystkim zmieniły postawę ludzi co do Słowa Bożego. Ludzie, rozumiejąc to, co się do nich mówiło, bo te teksty były im czytane, zmieniają swoje życie. Można powiedzieć, że od Wycliffe'a zaczęła się reformacja, a na pewno ona była podstawą dalszych reformatorskich poczynań. Jan Wycliffe i Nowy Testament stanowią do dnia dzisiejszego przykład pracy wielu osób, które zmieniło życie tysięcy. Teksty zapisane w języku staroangielskim były czytane. Były czytane na głos, tak jak w pierwszych wiekach. Teksty te były ręcznie przepisywane do czasów, kiedy wydrukowano pierwszą Biblię. W Anglii pierwszą drukowaną Biblią Nowego Testamentu
był tekst Williama Tyndale'a. William Tyndale nie wzorował się na tekstach Wycliffe'a, a wzorował się na przekładzie Erasma z Rotterdamu, tłumaczeniu greckiego tekstu na język łaciński. Ten grecki tekst, który został zawarty w dziele Erasma, stanowił podstawę jego tłumaczenia na język angielski. Było to bardzo dokładne tłumaczenie. William Tyndale dokonał monumentalnego dzieła. Musiał wymyślić wiele nowych słów w języku angielskim po to, żeby przetłumaczyć z języka greckiego na język angielski w zrozumiały sposób. Jeżeli chodzi o Williama Tyndale'a, to zrezygnował z takich wyrażeń w języku angielskim jak pascha, odkupienie, zamiast zastępować je istniejącymi. Kapłan, pokuta i kościół zostały zamienione na starszy, skrucha i zbór. Każdy, kto czytał teksty Nowego Testamentu w języku angielskim w tłumaczeniu Williama Tyndale'a, pochylony nad tym tekstem, zaczął rozumieć to coś, co do tej pory było tylko głoszone z ambony. Ludzie rozpowszechniali teksty Nowego Testamentu Williama Tyndale'a mimo zakazu czytania. Wiemy, że William Tyndale jest to osoba, która poświęciła swoje życie dosłownie, ponieważ za to, że dokonał tego tłumaczenia, został skazany na śmierć. Jest to postać, która poświęciła swoje życie i w ostatnich słowach, kiedy konał, mówił w modlitwie do Boga prośbę, aby ten otworzył oczy króla Anglii. Tak się działo, że ludzie, czytając teksty Pisma Świętego, przekazywali je dalej, mimo zakazów. Biblia w tłumaczeniu Williama Tyndale'a była rozpowszechniana, chowana w workach ze zbożem i tak przechodziła z jednego miejsca do drugiego, gdzie znowu po czytaniu przesłano ją dalej. Jeżeli chodzi o reformację w Anglii, czasy Henryka VIII, króla Słońce, to bardzo szczególne czasy. Wtedy nastąpił rozdział Kościoła. Henryk VIII to król, który miał wiele żon i kiedy chciał rozwodu z kolejną żoną, nie otrzymał tego rozwodu od papieża, więc wziął rozwód z papieżem i stworzył własny kościół anglikański. Sam koronował się na głowę tego kościoła. Był więc i królem, i zarządzał kościołem. Pozwolił ludziom tłumaczyć teksty Pisma Świętego i na początku zachwycił się przekładem Williama Tyndale'a. Jednak później wydał na niego wyrok skazujący. Tyndale'a schwytano za granicami kraju i wiemy, że oddał życie za to tłumaczenie, którego dokonał. Henryk VIII rządził przez wiele lat jako człowiek, który miał bardzo twardą rękę. Jego rządy spowodowały wielki podział w całym mocarstwie. Kiedy oddał swoje rządy swojej córce, Marii I Tudor, ona zapragnęła powrotu kościoła anglikańskiego na łono kościoła rzymskiego. Rządziła przez 5 lat, bardzo krwawo. Ponad 300 osób oddało życie. Ścięła ich za to, że nie podporządkowali się jej nakazom. Zakazała czytania Biblii w języku angielskim. Nakazała odprawianie mszy tylko w języku łacińskim. Zakazała odprawiania mszy w języku angielskim. I zakazała tłumaczenia Biblii na języki narodowe. To wszystko spowodowało, że zyskała przezwisko Krwawej Mary. Po jej śmierci rządy objęła jej siostra, ale z innej matki, Elżbieta. Niesamowita kobieta. Na wskroś protestancka, znała 5 języków, w tym 2 starożytne. Nakazała, aby w każdym kościele Biblia znajdowała się na pulpicie. Jak jakiś kościół nie miał
Biblii musiał płacić podatek. Nakazała na powrót tłumaczenie Biblii w języku angielskim. Odwróciła to, co zrobiła Maria I Tudor. Bishop Bible, Biblia królowej Elżbiety. Jest to Biblia, która została wydana w 5000 egzemplarzy i znalazła się w każdym kościele w Anglii. Tym sposobem wszyscy mieli dostęp do tekstów Pisma Świętego. To ona zwołała biskupów, aby pochylili się nad wcześniejszymi tłumaczeniami, nad tym, czego dokonały wcześniej grupy uczonych i skrybów i zrobili tłumaczenie, które będzie czytane w całym kraju. Biblia angielskiej monarchii z 1553 roku to czasy rządów Marii I Tudor. Wszelki sprzeciw jej działaniom wiązał się z krwawym stłumieniem. Ludzie, którzy uciekali przed krwawą Mary, uciekali do Genewy, do Jana Kalwina. Byli to protestanci i teolodzy, którzy nie chcieli się zgodzić z tym, aby teksty Pisma Świętego nie mogły być czytane w narodowym języku. W Genewie, pod kuratelą Jana Kalwina, który napisał 16-stronicowy wstęp, została wydana tak zwana Biblia Genewska. Wtedy Genewa była taką drukarnią Europy. Ta Biblia różni się od wszystkich wcześniejszych tym, że jako pierwsza ma podział na wersety i na rozdziały. Pierwsze drukowane wydanie tekstu Pisma Świętego w języku angielskim z podziałem na rozdziały i wersety, z odnośnikami, mapami, z rycinami, które obrazowały dane wydarzenia, zdobyła serce ludu. Dlatego też była nazwana Biblia Genewska Biblią Ludu. Masowo rozpowszechniana, docierała pod strzechy w całej Anglii. Najczęściej czytana w zaciszu domowym. To z niej dowiadywano się, że ojciec ma być kapłanem we własnym domu. Jest też często nazywana Biblią Pielgrzyma, ponieważ to jest ta Biblia, z którą Purytanie popłynęli za wielką wodę do Ameryki i to jest ta Biblia, która nawracała ten kraj. Biblia Genewska było to tłumaczenie, które miało wpływ na wielu ludzi. Dzięki temu, że zastosowano tu podział na rozdziały i wersety, łatwo było znaleźć niektóre fragmenty, które mówiły o tym samym temacie. Ten sposób podziału Biblii w XVI wieku później już zostanie zachowany i tak dotrwa także i do naszych czasów. Kiedy mówimy o czasach angielskiej monarchii i o wydaniach Biblii, które zmieniły umysły ludzi, to nie sposób nie wspomnieć o wydaniu, które jest wydaniem w formacie folio, Biblii króla Jakuba. Po rządach królowej Marii I Tudor tron objęła Elżbieta, która rozpowszechniła Biblię sporządzoną przez jej biskupów. Po jej śmierci, po 40 latach, tron obejmuje jej kuzyn, król Jakub I Stuart Szkot. Również na starożytne języki. Również jest za tym, aby teksty Pisma Świętego były czytane w języku narodowym. Ale otrzymuje kraj podzielony nie tylko politycznie, nie tylko religijnie, zwaśniony poprzez różnymi grupami, które się sprzeczały. Postanowił to zmienić i posadził 57 ludzi, można powiedzieć, przy jednym stole i kazał im się nad tekstem Pisma Świętego pochylić, skorzystać ze wszystkiego, co do tej pory przepisano, wydrukowano i stworzyć nowe tłumaczenie, które będzie czytane w całej Anglii. Przez 7 lat te różne grupy próbowały uzgodnić teksty, tłumaczenia po to, żeby w języku angielskim dać ludziom jak najlepsze tłumaczenie, które podczas czytania będzie rozumiane, zapamiętywane po to, żeby je przekazywać dalej. Biblia króla Jakuba to wydanie, które nie posiada przypisów.
Król Jakub mówił, to nie wy będziecie mówili ludziom, co mają myśleć, to Biblia ma im powiedzieć, jak ma wyglądać Kościół. Dziś takie podejście do tekstu Pisma Świętego nazywa się sola scriptura, tylko Pismo. Tym sposobem powstała Biblia, która do dzisiaj jest uważana za jedno z najwspanialszych tłumaczeń. Są to czasy Szekspira, czyli język angielski z najwyższej półki. Sam Szekspir nie brał udziału w tym tłumaczeniu. Jednak sposób tłumaczenia i rzetelność podejścia tłumaczy do dzisiaj zachwyca uczonych. Teksty, które tu znajdujemy w tej Biblii, są poprzedzone mapami, genealogiami. Są poprzedzone wstępami, które pokazują, jak treść tekstów Pisma Świętego łączy ze sobą tą potężną bibliotekę Boga w jedną całość. Warto też zaznaczyć, że do tłumaczenia tej Biblii posłużono się tekstami poligloty antwerpskiej, z której też korzystano przy tłumaczeniu polskiej Biblii Gdańskiej. Biblia w tłumaczeniu na języki narodowe miała także swoje wielkie przebudzenie w krajach słowiańskich. Zaczęło się to od apostołów Słowian, Cyryla i Metodego. Przyjechali na ziemię Słowian, tworząc alfabet, po to, by móc zapisać Ewangelie, które znali w języku greckim, ponieważ bracia Sołuńscy, Cyryl i Metody, byli Grekami. Jeden był bibliotekarzem w Istambule, w Bibliotece Mądrości, a drugi był prawnikiem. Obaj znali grecki i obaj znali słowiański, ponieważ ich matka była Słowianką. Zostali wysłani na ziemię Słowian, aby zanieść dobrą nowinę. Stworzyli alfabet, który my dzisiaj nazywamy bukwą. Litery, którymi spisano Ewangelię, a później całą resztę tekstów Nowego i Starego Testamentu. Drukowane teksty w języku słowiańskim, pierwsze, które znamy, to Biblia Ostrogska, oparta na tych wcześniejszych rękopiśmiennych tłumaczeniach. Drukowany tekst wszystkich ksiąg Starego i Nowego Testamentu. To właśnie na podstawie tych wydań później tworzono wydania czeskie i polskie. Kiedy w 1455 roku Gutenberg drukuje Biblię Hieronima, w Polsce my ręcznie z języka łacińskiego i czeskiego tłumaczymy na język polski Biblię Królowej Zofii. Jest to tekst Starego Testamentu, który dotrwał do naszych czasów. Jest to tekst, który jest zapisany na pergaminowych kartach, iluminowany ręcznie. Tekst, który do dzisiaj dotrwał tylko we fragmentach. Teksty słowiańskie i teksty, które my dzisiaj nazywamy słowiańskimi, to przede wszystkim tłumaczenia też Nowego Testamentu. Murzynowski z języka greckiego w wydaniu Erasma z Rotterdamu przetłumaczył na język polski, dodając do wydań tłumaczenia Ewangelii gramatykę, opisy budowy zdań. Każdy kraj, który drukował teksty Pisma Świętego, najczęściej wzorował się właśnie na Biblii. Jako pierwszą księgę drukował Biblię. Tworząc swoje języki, tworzono przy okazji zasady gramatyki po to, by móc te teksty ujednolicić. My Biblię w języku polskim najczęściej znamy z psałterza floriańskiego, który jest, można powiedzieć, inną formą tego tłumaczenia Biblii Królowej Zofii, lub z tłumaczenia fragmentarycznego psalmów Dawida w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego. Pozwolę sobie fragment przeczytać. Psalm trzeci. Przetoż i dziś będę spał na to bezpiecznie, bo Pan żywego mego strzeże koniecznie. Nie ustraszą mnie wozy końmi tknione. Nie ustraszą mnie groty ku mnie złożone. Powstań,
Panie, a broń mnie w swej niewinności. Żaden mój nieprzyjaciel Twojej srogości nigdy wstrzymać nie mógł. Biłeś ich w gęby, a oni w krwawym piasku zbierali swe zęby. Sam Ty, niebieski Panie, zdrowiem szafujesz i w ostatnich przygodach snadnie ratujesz. Język średniowieczny, teksty pisane, drukowane szwabichą, to teksty, które dotarły do naszych czasów. W tłumaczeniu na język narodowy, w języku polskim, najczęściej wydawane były w formie fragmentarycznej. Osobne Ewangelie, psałterz. Pełne, kompletne wydanie tekstu Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu, z tłumaczenia na język polski, z języka łacińskiego, jako kompletne wydanie drukowane, to Biblia Leopolity z 1561 roku. Pierwsze kompletne drukowane wydanie Biblii w języku polskim to Biblia Leopolity z 1561 roku. Jest to tekst, który został przetłumaczony z języka łacińskiego. Wspierano się tu przy tworzeniu nazw rozdziałów na wydaniach czeskich. Wiele z tych tłumaczeń zostało wzbogaconych o niemieckie, łacińskie i czeskie sformułowania, co spowodowało, że Biblia nie zyskała imprimatur Kościoła i nie pozwolono jej wydrukować w Polsce. Została wydrukowana za granicami w Niemczech. Ta Biblia ma jeszcze jedną taką szczególną cechę, ponieważ znajdują się w niej drzeworyty. 84 drzeworyty, które zostały wykonane przez Lukasa Cranacha Starszego. Dokładnie te same drzeworyty, które znajdują się w pierwszym wydaniu Biblii Marcina Lutra. Jako że została ona wydrukowana poza naszymi granicami, dlatego skorzystano z tych drzeworytów, które już były dostępne. Także pierwsze protestanckie wydanie i pierwsze katolickie wydanie ma dokładnie te same obrazki. Tekst Biblii Leopolity to jest tak naprawdę tekst drugiego kompletnego wydania po Biblii Królowej Zofii w języku polskim. Tekst, który znajduje się w Biblii Leopolity, jest to tłumaczenie, które zostało zadedykowane Zygmuntowi Augustowi. Kiedy w 1561 roku pracowano nad tym tłumaczeniem w Krakowie, wszystkiemu przyglądał się człowiek, którego znamy dzisiaj jako Jakub Wujek. Człowiek, który wydał kolejne kompletne wydanie Biblii w języku polskim, które pochodzi z 1599 roku. Biblia Jakuba Wujka to kolejne polskie wydanie tekstu Pisma Świętego. To szczególny rodzaj przekładu. Przekład na język polski, który nie został zrobiony słowo w słowo, ale myśl oryginału została przetłumaczona na myśl w języku polskim. Czytając tekst Biblii Jakuba Wujka, możemy skupić się nad sensem przesłania i możemy docenić warsztat tego tłumacza. Biblia Jakuba Wujka to przekład, który zyskał imprimatur Kościoła i był czytany do 1965 roku w polskich kościołach. W 1965 roku został zastąpiony przez Biblię Tysiąclecia. Biblia Jakuba Wujka przez 350 lat stanowiła przekład kanoniczny, Biblia Autentica. Zarówno Biblia Leopolity, jak i Biblia Jakuba Wujka są to wydania katolickie, które były czytane w naszych kościołach. Biblia Brzeska to drugie kompletne drukowane wydanie tekstu Pisma Świętego w języku polskim, tym razem protestanckie. Na karcie tytułowej widnieje zapis, że przetłumaczono ją z języków oryginalnych hebrajskiego, greckiego i łacińskiego.
Biblia ta powstała w 1563 roku i jest to wszystko związane bezpośrednio z dotarciem fali reformacji do Polski. Jest często nazwana Biblią kalwińską. Jest nazywana Biblią brzeską albo pińczowską od miejsca wydania. Albo radziwiłłowską od fundatora, który dał pieniądze na stworzenie tego monumentalnego dzieła. Biblia ta przede wszystkim jest zapisana w historii polskiego protestantyzmu jako Słowo Boże, które na pierwszym miejscu stawiało sola scriptura, tylko Pismo. Aby Pismo Święte było tym decydującym elementem w życiu każdego wierzącego. Biblia ta do 1632 roku była przykładem polskich protestantów. W 1632 roku została zastąpiona rewizją, a tak naprawdę nowym tłumaczeniem, które my dzisiaj nazywamy Biblią Gdańską. Biblia Gdańska to było tłumaczenie, które nie miało przypisów, nie miało tych informacji, które zostały zawarte w Biblii Brzeskiej. Była to Biblia, która została oparta przez porównanie z Biblią czeską, z Biblią francuską, z Biblią łacińską w przykładzie Paginusa. Tekst Biblii został wydrukowany w takim niewielkim wydaniu, które od 1632 roku stanowi przykład czytany w kościołach polskich protestantów. W 1975 roku dopiero zastąpiono ten przekład przekładem, który my dzisiaj nazywamy Biblią Warszawską. Współczesny przekład warszawski. Biblia Gdańska na stałe zapisała się do historii polskiego protestantyzmu. To właśnie na tej Biblii wychowały się pokolenia naszych ojców, dziadków i pradziadków. Biblia Gdańska doczekała się naszego współczesnego wydania. Okazuje się, że każde pokolenie miało swój przekład. Każde pokolenie potrzebuje swojego przekładu, ponieważ zmienia się język, zmienia się sposób mówienia, zmienia się sposób formułowania zdań. Wszystkie teksty, które znajdują się w przekładach polskich Biblii, zostały oparte na wcześniejszych wydaniach lub na wydaniach, które były tłumaczeniami źródłowymi lub na wydaniach z języków oryginalnych. Ale za każdym razem teksty musiały być tłumaczone w sposób zrozumiały dla słuchających albo dla samych czytelników. Wszystkim, ale to naprawdę wszystkim tłumaczom, którzy brali udział w tłumaczeniach tekstów Pisma Świętego, przyświecała jedna bardzo znamienita myśl. Wszyscy kochali Słowo Boże, całe Słowo i chcieli te przekłady oddać najczęściej słowo w słowo, a jeżeli nie można było, to oddać myśl oryginału na myśl w języku, na który było tłumaczone. Kolejnym współczesnym przekładem, który dzisiaj został oddany do naszych rąk, jest przekład, który został wydany przez Ewangeliczny Instytut Biblijny, który nosi taki wstęp. Trzymasz w ręce nie tyle księgę, co bibliotekę 66 ksiąg Starego i Nowego Przymierza. Uwiecznione w nich słowa wkraczały w ludzką rzeczywistość stopniowo, na przestrzeni bodaj 1400 lat, aby w końcu znaleźć potwierdzenie i pełny wyraz w Słowie, które stało się ciałem, w Jezusie Chrystusie. Księgi tego zbioru nie przestają służyć wielu za podręcznik definiowania racji, tymczasem mają one służyć pogłębieniu relacji. Obserwując wzmożone wysiłki współczesnych sobie uczonych, Pan Jezus Chrystus podsumował: zgłębiacie się w Pisma, ponieważ sądzicie, że macie w nich życie wieczne, podczas gdy one składają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby zyskać życie. Trudno o lepsze ujęcie sprawy.
Jeżeli na kartach tych pism zamierzasz szukać przede wszystkim racji, to zapewne ją znajdziesz, jak wielu innych. Na własną miarę, jednym na pociechę, drugim na przekór. Może tej racji zechcesz bronić, a nawet za nią umrzeć. Jeśli jednak dzięki tej księdze nie nawiążesz relacji z osobą, z Panem Wszechrzeczy, Jezusem Chrystusem, jeśli On sam nie stanie się rdzeniem twojego życia, to uzbrojony w prawdziwe racje możesz rozminąć się z prawdziwym życiem. Księga ta nie należy do łatwych. I dobrze. Szerzej przydają to słowa. Panie, otwórz mi oczy na to, co na tych kartach czytam. A to, co rozumiem, zastosuję w życiu. Przy takiej postawie doznasz czegoś szczególnego. Zauważysz, że Pismo Święte jest księgą, którą się czyta w obecności jej autora. Na tym polega wyjątkowość tej księgi i wielka przygoda, do której cię zapraszam. Pismo Święte to słowo samego Boga dla wszystkich tych, którzy chcą Go poznać.